programowanie to jest tak jak czytanie 100 lat temu. Jest umiejętnością, której po prostu potrzebuje dzisiaj każdy, bo wszyscy musimy się porozumiewać z maszynami, a maszyny nie rozumieją języka naturalnego. Maszyny rozumieją kod oprogramowania. Nauka programowania oczywiście nosi w sobie takie elementy jak logiczne myślenie, jak kreatywność ucznia, bo tworzy coś nowego, prawda? Program jest czymś nowym. Ja myślę, że jeżeli chodzi o zachęcanie młodzieży do nauki programowania, to przede wszystkim przez zabawę, czyli nie wrzucać ich w jakieś konkretne rozwiązania, algorytmy, schematy, ale właśnie stawiając też również przed nimi problemy do rozwiązania. Tutaj jest diament. Diament i jak ktoś chce go ukraść, to dostanie po łapach. Bolało? Tak, trochę. W klasach najmłodszych dzieci są najbardziej spontaniczne, są najbardziej kreatywne i właśnie nauka programowania daje im możliwość uzasadniania swojej odpowiedzi. Cały program, na przykład oparty na mnemotechnikach, pozwala dzieciom na wybór odpowiednich obrazków i uzasadnienie w taki sposób, jak im się podoba. Co mi było na dębie? Żołędzie. Pod tym dębem mieszkała myszka. Jaka myszka? Myszka Miki. Te nowe kompetencje to kompetencje przyszłości, to kompetencje takie jak myślenie analityczne, praca zespołowa, język komunikacji medialnej, czyli takie umiejętności, które pozwolą nam zrozumieć świat technologii, którego jesteśmy aktywnym uczestnikiem już teraz. Teraz tworzymy robota bramkarza, który będzie miał za zadanie bronić, żeby żadna piłka nie weszła do bramki. Programowanie to specjalny, specyficzny sposób myślenia, taki, który pokazuje, że myślimy logicznie, szukamy pewnych zasad, przepisów, które nas otaczają w naszym codziennym życiu. Uczymy tego myślenia logicznego i kreatywnego podchodzenia do rozwiązania problemów, najczęściej zmuszając poniekąd dzieciaki do pracy w zespołach, w grupach. Programowanie uczy nas tego, że można panować nad komputerem, czyli mówić komputerowi, co on ma robić, a nie tylko go słuchać. Wyszła nam aplikacja, która początkowo służy do losowania liczb, a zakres ustawiamy suwakiem. Te kompetencje cyfrowe nabywa się od małego. I nas bardzo cieszy takie nastawienie na dzieci, na młodzież i także dla nauczycieli. Kodować trzeba się uczyć, aby potem móc radzić sobie z rozmaitymi wyzwaniami w życiu. To będzie robot, który poleci na Marsa. Czekaj, nie dokładnie. Uczmy się kodować, uczmy się programować, uczmy się myśleć i mówmy cały czas, że naszym hasłem to jest mądra Polska, mądrzy ludzie. Ja zrobię tak. Czekaj, losuj od 1 do 4 sekund, ukryj. Czekaj, losuj od 1 do 4 sekund, pokaż. Jeżeli nie będziemy jako społeczeństwo rozumieć się nawzajem z maszynami, to będziemy w bardzo słabej pozycji. Będziemy tylko biernymi konsumentami. A przecież chcemy Polski, która jest twórcza, która jest innowacyjna i która potrafi kontrolować ten świat informacji.